Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę, jak zbudować kartonowy model jachtu Dar Przemyśla. Zapraszam. Zanim przystąpimy do budowy modelu, musimy przygotować następujące narzędzia oraz materiały. Nożyczki oraz nożyk do papieru, klej typu Wicol, farby wodne oraz pędzelek, linijkę, wypisany długopis, nici, najlepiej koloru czarnego albo szarego, kawałek tektury oraz patyczki do szaszłyków. Budowę modelu zaczynamy od zapoznania się z rysunkami instrukcji budowy, a następnie wycinamy części. Części będzie nam wygodnie wycinać z dużym polem białego kartonu dookoła. Dzięki temu, wycinając już dokładnie wzdłuż linii części, będzie nam łatwiej takim kawałkiem papieru manewrować w dłoniach. Wycinamy części 1, 2, 3 i 4. I zanim zaczniemy składać je w całość, musimy pozaginać wszystkie elementy łączenia kleju, jak i krawędzie. Do tego celu użyjemy linijkę oraz wypisany długopis i linie, które będziemy zaginać, oznaczone takimi cienkimi, czarnymi kreskami na zewnątrz części, będą nam pokazywać, gdzie przykładamy linijkę. A następnie po wytrasowaniu, czyli po przejechaniu tym wypisanym długopisem, za pomocą linijki przytrzymujemy krawędź i odginamy część. Kiedy mamy już uformowane wszystkie elementy, bierzemy farby i pędzel i retuszujemy, czyli zamalowujemy takie białe krawędzie farbą. Następnie za pomocą patyczku do szaszłyka nakładamy klej na trójkąty bądź takie trapezy, które wcześniej zaginaliśmy, i powoli, krok po kroku, centymetr po centymetrze, sklejamy ze sobą. Najpierw sklejamy ze sobą część dna oraz burty, a na koniec przyklejamy pokład i tylną ściankę. W ten sposób mamy już gotową główną bryłę kadłuba i możemy przystąpić do sklejania kila, czyli części numer 5. Po sklejeniu jej przygotowujemy podstawkę, część numer 20, smarujemy od spodu klejem i przyklejamy do tekturki. Czekamy, aż wyschnie, oraz wycinamy. Następnie wszystko sklejamy ze sobą w całość i mamy oto już gotowy kadłub. Teraz uzupełniamy go o ster, czyli część numer 6. I możemy zabrać się za wyposażenie pokładu. Sklejamy kawałek nadbudówki, czyli część numer 7. Następnie element przymocowany do rufy, czyli część numer 11. Relingi, czyli inaczej mówiąc barierki, które są na przodzie, zwanym dziobem, oraz na rufie, czyli na tyle. Koło ratunkowe. A tak prezentuje się całość na swoim miejscu. Teraz zajmujemy się masztami i bomami. Według szablonów przecinamy patyczki do szaszłyków. Następnie sprawdzamy, czy pasują, czyli wkładamy je do otworów, które wcześniej udało nam się wyciąć w pokładzie. Oraz wycinamy żagle i banderę. Maszty z bomami
malujemy na kolor albo szary, albo kolor srebrny. Następnie przyklejamy i żagle, i banderę. Całość przyklejamy do kadłuba. I teraz czeka nas wykonanie olinowania. Olinowanie oznaczone w instrukcji kolorem czerwonym robimy z nici i za pomocą kleju przyklejamy je najpierw do szczytu masztów, a następnie do krawędzi kadłuba. Jest to część sklejania modelu, która wymaga najwięcej uwagi, ponieważ łatwo w ten sposób tak naciągnąć maszt, że może niestety nam wyjść krzywo. Tak więc tutaj uwaga jest szczególnie potrzebna. No i ten sam sposób kończymy nasz model i na zdjęciach mamy efekt naszej pracy. Dziękuję bardzo.